Tutaj już w domu już pracuję, bo ojciec ma tam się proszę dwie. Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę o zajęcie miejsc. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713. Otwieram 30. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 12 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 29. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 29. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, informacja o stanie dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Punkt dziewiąty, analiza stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Punkt dziesiąty, sprawozdanie z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Punkt jedenasty, ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. Punkt dwunasty, sprawozdanie z programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. Punkt 13. Raport o stanie gminy. Punkt 14. Dyskusja. Punkt 15. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 30 przez 164 przez 2021 zmieniająca uchwałę nr 29 przez 157 przez 2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt drugi. Uchwała nr 30 przez 165 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Podpunkt 3. Uchwała nr 30 przez 166 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt 4. Uchwała nr 30 przez 167 przez 2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Podpunkt 5. Uchwała nr 30 przez 168 przez 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Podpunkt 6. Uchwała nr 30 przez 169 przez 2021 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Spowickiego Parku Krajobrazowego. Podpunkt 7. Uchwała nr 30 przez 170 przez 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Podpunkt 8. Uchwała nr 30 przez 171 przez 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konsultacyjnego. Konstytucyjnego, przepraszam. Podpunkt 9. Uchwała nr 30 przez 172 przez 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji sytuacja pandemiczna stwarza nowe okoliczności wyzwania związane z jakością obsługi interesantów w urzędach. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 18. Zakończenie. Tak. Podpunkt pierwszy mamy zrealizowany, otwarcie. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo.
Porządek obrad został przyjęty. Zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest 13 radnych, a więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana radnego Marcina Czaplickiego. Przyjmuje pan? Tak, przyjmuję. Dziękuję bardzo. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 23 marca 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 29 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 10 stron maszynopisu i 11 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 29 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie, protokołu z 29 sesji Rady Gminy. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 29 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 29 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 23 marca 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 29/156/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 29/157/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 29/158/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu na organizację przewozów autobusowych. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 29/159/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu na budowę chodnika. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 29/160/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 29/161/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 29/162/2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 29/163/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Informacja o stanie dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Te punkty przerabialiśmy właśnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Jeśli państwo radni mają jakieś pytania, zapytania, to w związku z tym punktem, to proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Jurku. Jeśli można, panie przewodniczący, panie wójcie. Ostatnio na komisji zadałem pytanie odnośnie realizacji modernizacji drogi Kruszwica-Krzywe Kolano na odcinku Siemianki-Krzywe Kolano. Coś w tym temacie? Panie radny, z tego co wiem, to ma być ta modernizacja przeprowadzana, ale nie wiem kiedy. Ale w każdym razie z tego co jak informację otrzymałem z powiatu, to droga ma być modernizowana w tym roku jeszcze. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie mam, bo nie ma przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Państwowych. Panie wójcie, co pan poczynił przez okres roku, dwóch w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej między Pilichem a Strzelnem? Bo jadąc tak praktycznie z południa na północ, no wpadamy w przepaść.
praktycznie w miejscowości Pilich. No tak wszędzie są. Teren wielkopolski i inne województwa w kierunku południowym, już nie mówiąc o północnym. Jest teraz po prostu możliwość realizacji, to znaczy wstępne rozmowy, skoro przez 2 czy przez 3 lata pan nie przeprowadził, jest w tej chwili opracowana dokumentacja na modernizację, właściwie na budowę obwodnicy Strzelna. Do Markowic, od Inowrocławia jest ścieżka rowerowa, teren powiatu mogileńskiego. No, od Markowic do Strzelna no, brakuje, między Pilichem a Strzelnem brakuje. Także proponowałbym jak najszybciej podjąć rozmowy. Środki na to mają być. Mam nadzieję, że będą. Zgodnie z zapowiadaną propozycją rządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, rozmawiałem już z dyrektorem na ten temat. Na dzień dzisiejszy nie ma na to środków z tego względu, że budowane są obwodnice Bydgoszczy i miast województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie są potężne nakłady. Co więcej, jeszcze firmy nie wywiązują się z realizacji. Ogłaszane były nowe przetargi, gdzie te przetargi były już droższe, więc na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, czy pieszę rowerową Pilich Wronowy, bo o taką ścieżkę mi chodziło. Generalnie no nie ma większych możliwości. Rozmawiałem już z nadleśnictwem, jeżeli chodzi nawet o przekazanie części pasa tego przeciwpożarowego przez lasy. Nie będzie z tym problemu żadnego. Tylko kwestia pieniędzy, bo wiadomo, że pieniędzy nie ma. Aczkolwiek już podpisaliśmy takie wstępne porozumienie z gminami, które są zrzeszone wokół jeziora Gopło, i z Urzędu Marszałkowskiego mają się pojawić jakieś możliwości finansowe na wybudowanie tutaj od strony Kruszwicy do Jezior Wielkich. Nie wiem, kiedy to będzie i czy w ogóle do tego dojdzie. No, mamy podpisany list intencyjny i takie porozumienie powstało, ale no, trudno mi powiedzieć, jeżeli chodzi o realizację. Nie znam bliższego terminu. Wiem, że jakieś pieniądze, jakieś środki mają być na to wyodrębnione w funduszu sejmiku, ale nie wiem dokładnie. Będziemy na bieżąco, tym bardziej, że mam kontakt z burmistrzami i wójtami, którzy praktycznie na bieżąco też informujemy się, jeżeli ktoś coś wie, no to na dzień dzisiejszy coś słyszałem o jakichś środkach, że mają być właśnie na ścieżki piesze rowerowe, ale nie wiem, czy uda nam się takie pieniądze pozyskać. No, ja bardzo bym chciał, aby taką ścieżkę wybudować. To jest taka jedna z moich priorytetów, no, jeżeli chodzi o tą ścieżkę, to dobrową Pilich Wronowy, ale no nie wiem, nas na to nie stać. Co więcej, my nie możemy jako gmina budować, znaczy, powiem inaczej, budować możemy, ale nie możemy finansować. Czyli generalne finansowanie musi być z innych źródeł, nie z budżetu gminy, więc czekam, zobaczymy, jeżeli będą jakieś możliwości, na pewno z nich skorzystamy. To znaczy, ja mówię o tej ścieżce rowerowej między drogami wojewódzkimi. To perspektywa 2001-2027. To nie chodzi o środki Urzędu Marszałkowskiego, tylko zewnętrzne, unijne. A odnośnie tego, co pan wspomniał, no to jest projekt sprzed 8 lat, jeszcze za poprzednika. Byliśmy na spotkaniu, burmistrz Kruszwicz wyraził zgodę, a nasz poprzedni wójt no, wyszedł ze spotkania i poprzedni burmistrz Strzelna tak samo. Także oby to jak najszybciej nawiązać kontakt z burmistrzem Strzelna, bo to miała być ścieżka rowerowa między Kruszwicą, Strzelnem a Mogilnym po byłej linii kolejowej. I na dzień dzisiejszy burmistrz Kruszwicy stoi na tym, że podtrzymuje swoją koncepcję i chciałby po prostu ten kontakt z sąsiednimi gminami jak najbardziej podtrzymywać i budować. Ja wiem, ja rozmawiam dosyć często z burmistrzem Kruszwicy i z wiceburmistrzem. Jeżeli coś będzie się działo, na pewno będziemy wspomagać w jakiś sposób, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, jak najbardziej się starać, ale no nic na razie się w tym kierunku nie dzieje, nic się jeszcze nie ruszyło, więc no, nie wybiegam w przyszłość, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie i wtedy będziemy myśleć nad rozwiązaniem tego, czy ewentualnie w jakiś sposób możemy wspomóc, czy nie. Myślę, że pewnie jakiś wkład własny będziemy musieli włożyć w tę inwestycję, ale no, na dzień dzisiejszy no, wszystkie gminy się starają.
ubiegamy się o różne środki, ale to, wie pan co, no nie zależy to tylko od nas. Niestety nie zależy to tylko od nas. Zobaczymy, jestem w kontakcie zawsze z burmistrzem Strzelna, tak samo też. Jeżeli coś się pojawi, jakaś możliwość współpracy, pozyskania, wybudowania czegokolwiek, to na pewno będziemy to realizować. Akurat jeżeli chodzi o te relacje, tak jak pan powiedział, czy z burmistrzem Kruszwicy, czy Strzelna, to mamy bardzo dobre relacje i myślę, że ta współpraca będzie się układać dobrze, jeżeli tylko będzie jakaś możliwość. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Najpierw może w takiej sprawie technicznej, by mikrofon był bliżej pana wójta, bo potem z odsłuchu, przynajmniej ja mam problem odsłuchania treści, które pan wypowiada, nie zajrzawszy wcześniej wpisaną treść. Jeśli chodzi o stan dróg krajowych, ja dziękuję bardzo tym wszystkim radnym powiatowym, którzy przyczynili się do tego, że chociaż część odcinka od Nowej Wsi do Strzelna jest zrobiona bardzo fajnie. Nie znam się na tym, ale jako laik powiem, że jest dobrze. Jeśli chodzi o potem o zimę, to będzie, uważam, że fatalnie, dlatego że no ja w tym roku doświadczyłam złej strony zimowej, bo wpadłam w poślizg. Nie będę się tłumaczyła dlaczego. Każdemu może się zdarzyć, nawet takiemu kierowcy jak ja. Zatrzymał się jeden kierujący i już prawie że na zerowej prędkości też wpadł w rów. Przy okazji dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy mi pomogli wyjechać z tego rowu. Dziękuję też panu Kamelskiemu, który tam zauważył mnie i też pomógł mi wyjechać. Ale o co chodzi przy tej drodze? Chodzi o to, że część drogi jest w takim, że tak powiem, tunelu zrobionych z drzew i tam jest słońce, jak to mówią, nie dochodzi. I momentami było zimą bardzo ślisko, a to jeszcze powiem jeszcze bardziej bardzo ślisko. I trudno powiedzieć, czy tam odśnieżane było, czy jechała solanka. Ja akurat tej zimy jeździłam bardzo często, mimo ostrożności widocznie wtedy jakoś tam nie zachowałam, że wpadłam do tego rowu. Nie, nic mi się nie stało, powód, że tu jestem. Ale może ktoś odsłuchuje z Rady Powiatu i zadba o to, by to częściej tam na to zwracać uwagę, bo teraz jeśli jest szerzej, jest fajnie, ale rowy są głębsze. I jeśli komuś zdarzy się niestety wpaść w poślizg tak jak mi i zaliczyć rów, to nie wyobrażam sobie strat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 9. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Ten punkt również wczoraj byliśmy na wspólnej komisji. Jeśli ktoś by chciał zabrać głos w tym temacie, proszę bardzo, pani Halino. No właśnie. Straż, jak to straż, bardzo lubię straż. Wydaje mi się, no jest problem właśnie, nie ma nagrań z komisji. W ogóle nie ma nagrań z sesji, nie ma linku do nagrań z sesji, jeśli już tak przy okazji. Trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Miało to nastąpić jak najwcześniej. Nie ma. Trzeba szukać po internecie. Nie zawsze można to dobrze znaleźć. Miały być linki na stronie BIP-owskiej. Nie ma. Wydaje mi się, że gdy pytałam o stan, o ilość samochodów w jednostce w jeziorach, pan, który przygotował nam informację, mówił, że 4. Z tego, co ja wiem i sprawdziłam, są 3. Jeden stoi na placu w spółce. Kiedyś zdaje się, że w maju tamtego roku pan wójt powiedział, że będzie przekazany do spółki, że tam solanka, że tam pług i tak dalej. Trudno powiedzieć, jak to jest na dzień dzisiejszy. Samochód średni, ten, no nieważne, średni, na dzień na przykład 9 maja miał uszkodzoną elektrykę, to znaczy nie świeciły się tam te sygnały ostrzegawcze do góry z tą belką. Kiedy mieliśmy sesję, wydaje mi się, że pan Jacek powiedział, tego właśnie nie mogę sprawdzić, że jeszcze jest zepsute. Więc nie wiem, czy ktoś to robi, czy czeka za usługami zewnętrznymi. Bo trzeba zwrócić uwagę, że mamy zatrudnionych 2 kierowców na
etacie. Póki co wyjazdów było chyba 76 albo 96 w roku. Podzielić rok przez ilość dni, no to jest mało. Przy okazji się przypnę do jeszcze do tego sprawozdania o nierzetelności. Pan, który przygotował nam tą informację, napisał, że ekwiwalent za udział w strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach wynosi ponad 20 tysięcy. Póki co pani księgowa nam podała, że za ekwiwalent dla strażaków jest 34 tysiące. 14 tysięcy gdzieś tam poszło. Czyli ten pan się nie przyłożył. Jeśli chodzi o wydatki. Wydatki, po prostu trzeba szukać oszczędności. Główne wydatki, czy duże wydatki w jednostce w jeziorach 115 489 za rok 2020 na wynagrodzenie dla dwóch kierowców. Byłam przed chwilą, zamknięte jest. Byłam w czwartek do południa, zamknięte. Byłam w czwartek po południu, zamknięte. Nie wiem, o co chodzi. W godzinie jest umowa zlecenie, kierowca, konserwator na umowę zlecenie. Sprawdzałam w gminie Mogilno. Tam w większości są umowy zlecenia. Zdaje się, że chyba 97 tysięcy. W każdym razie na pewno umowy zlecenia są dla kierowców. A u nas aż tyle. Mam takie pytanie, nie zdążyłam do pani Joli. Ja wierzę, że ona zrobiła to rzetelnie, bo księgowa robi to zawsze rzetelnie, bo to się nie idzie o nic pomylić. Na co poszły pieniądze na delegacje? Bo w większości, jak sprawdzałam kiedyś kartę wyjazdów, to były wyjazdy z samochodem służbowym. W związku z tym, jakie delegacje, kiedy za udział w szkoleniach strażak otrzymuje ekwiwalent. Potem jest taka olbrzymia różnica w tych wydatkach na zakup usług 22 tysiące jeziora, 2 tysiące Wójcin. No i Rzeszynek Golejewo, niewielka różnica. Zakup materiałów 25 jeziora, 4 tysiące Wójcin. Też duża różnica, chciałabym się dowiedzieć na co. Taka duża, olbrzymia różnica. Są trzy samochody, tak, są trzy. Jeden, który przyszedł, był powiedzmy unowocześniany, ale jednostka w jeziorach, która napisała pismo wcześniej w marcu z prośbą o wsparcie naszej działalności, naszej jednostki, napisała: na dzień dzisiejszy całość naszego wyposażenia w 90% pochodzi właśnie z tej formy wsparcia straży pożarnych, czyli korzystaliśmy w ostatnich, cytuję, w ostatnich latach z wszystkich możliwych dotacji przyznanych przez różne instytucje, firmy i koncerny. Czyli z gminy pochodzi 10%. Jeśli 10% to jest 20 tysięcy, to sprzęt muszą mieć albo i większy. Nie wiem, czy ktoś mi cokolwiek powie na przykład na temat tej elektryki, czy pojazd wyjeżdżał, czy nie wyjeżdżał, bo w międzyczasie na przykład brał udział w akcji gaszenia pożarów w Nożyczynie. Nie ma pana, który przygotował sprawozdanie? Nie ma. Jeśli można, szanowni państwo, pani Halino, tutaj wykaz jest zrobiony. Cztery samochody są na stanie Jeziora Wielkie plus dwa samochody OSP Wójcin. Z informacji ma pan napisane cztery. Cztery plus łódź motorowa wraz z przyczepką. Tak, a faktycznie chyba są trzy. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. No jeden jest ten, który jest w spółce, stoi po prostu na placu. On w maju tamtego roku, pan wójt mówił, że miał być przekazany do spółki, żeby, bo tam jest duży pojemnik na wodę, na zbiornik na solankę. My
myślał o zakupie pługa, bo przedtem pług sprzedaliśmy. No, tyle. No tyle. Pani radna, jeżeli chodzi o ten samochód, który mieliśmy przekazać do spółki. Przepraszam, gdyby pan bliżej mikrofonu. Nie wiem, czy ten samochód rzeczywiście spełni nasze oczekiwania z tego względu, że on ma napęd tylko na jedną oś z tyłu. I jeżeli jest zima, to nawet jest problem, jeżeli samochód bez obciążenia, czyli bez pługa, bez niczego, ma problem, żeby ujechać w jakimś większym śniegu, a nie spełni on niestety naszych oczekiwań z tego względu, że jeżeli dołożymy do niego pług, no to na pewno nie będzie możliwości żadnych, aby ten samochód wykorzystać, więc prawdopodobnie jeszcze ten samochód będziemy sprzedawać go prawdopodobnie z tego względu, że jeżeli ma stać i tracić na wartości z każdym rokiem, więc myślę, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie, jeżeli weźmiemy i przekażemy go do sprzedaży. Z tego względu, że koszty mogą być nieadekwatne, jeżeli chodzi o pług taki z wyposażeniem, z hydrauliką, no trzeba dość około 40-50 tysięcy poświęcić. A jak rozmawiałem z prezesem, rzeczywiście analizowaliśmy to, taniej jest wynająć podwykonawców, czyli w sensie firmy zewnętrzne, które wspomogą spółkę w odśnieżaniu. I no w tym roku też mieliśmy przykład, właśnie ta zima troszeczkę była bardziej dokuczliwa i to się sprawdziło generalnie, jeżeli chodzi o odśnieżanie, bo nasz pług, który jest zainstalowany przy traktorze, odśnieżał teren dróg gminnych, ale też były dwa traktory z zewnątrz, czyli podwykonawcy, i to chyba takie najrozsądniejsze rozwiązanie jest, bo jeżeli mamy ponosić opłatę, a ten samochód rzeczywiście po przeanalizowaniu, przemyśleniu wszystkiego, no jeżeli ma napęd na jedną oś tylnią, a główne obciążenie samochodu, czyli silnik i tak dalej, jest z przodu, nawet nie ma takich możliwości za bardzo manewrowych, jeżeli chodzi o zimę, więc prawdopodobnie przekażemy go na sprzedaż. No zobaczymy, no, żadnych tam dużych pieniędzy na pewno nie uzyskamy za niego. Przeglądałem już ogłoszenia, w jakich cenach są samochody, to taki samochód, jak jest w Mogilnie, w Wójcinie, który pozyskaliśmy z Mogilna, czyli to Renault, to jest w granicach 40-50 tysięcy można już kupić. Fakt, że niedozbrojony i nie z takim wyposażeniem, ale no, taki star mniej więcej jak my mamy na stanie, który stoi właśnie na placu w spółce, to gdzieś w granicach 10 tysięcy, 12, 8 tysięcy takie samochody są w ogłoszeniach, gdzie sprzedają je jednostki już, które mają doposażenie nowszy sprzęt, więc no zobaczymy, no prawdopodobnie będziemy musieli go sprzedać, aby nie generował kosztów, bo też musimy opłaty ponosić za niego, więc... Dziękuję bardzo. Tu proszę bardzo, pani skarbnik chciała zabrać głos. Wydaje mi się, że odbierali samochód ten właśnie tego nasza pod zabudowę, chyba ten samochód oddany gdzieś tam 300 km stąd i chyba jechali własnym samochodem. Tak. Jeżeli chodzi o kolejną rubrykę, zakup materiałów i wyposażenia, to tu jest mowa w kwocie 25 916,81. To proszę Państwa, ja tu wyjęłam wszystko, to znaczy począwszy od wody na zakup akcji, głównie paliwo, chcę tu zaznaczyć, że tutaj się też mieści zakup paliwa do samochodu, jak i też wszystkich części, urządzeń i tak dalej. Stąd może w tym sprawozdaniu, no tak się wydaje, ale w tej pozycji mieści się również zakup paliwa do samochodu. A jeżeli chodzi o wynagrodzenia, no to tu również są pochodną wynagrodzeń, czyli wszelkie zusy.
właściciel. To jest 115 tysięcy. Nie wiem, czy ktoś jest w jednostce obecnie, czy nie, czy co w związku z tym, jeśli no, płacimy tyle pieniędzy, czy nie lepiej przejść na umowę zlecenia, czy to nie byłyby oszczędności dla nas? Pani radna, jeżeli chodzi o umowę zlecenia, to doskonale pani zna sytuację, że jaka jest sytuacja w Ujcinie. No, mamy to rozwiązane, gdzie udało nam się to rozwiązać, tylko w ten sposób, że mamy osobę, która jest zatrudniona w szkole, gdzie to jest budynek praktycznie przy straży OSP i ta osoba no, w każdej chwili ma możliwość wyjścia z pracy i wyjazdu do akcji. No nie wiem, czy w jeziorach są takie możliwości, jeżeli chodzi o umowę zlecenia, tym bardziej, że ktoś musi pracować na miejscu i ewentualnie emerytem być, czy rencistą, żeby mógł na tę umowę zlecenia pracować, bo no nie wiem, czy ktoś byłby zainteresowany, gdyby to była umowa zlecenia i tylko ten wyjazd ma być w gotowości cały czas, więc to by mogło nam jakoś utrudnić na pewno wykorzystanie jednostki i wyjazdy do akcji z tego względu, że no jeżeli by nie było kierowcy, no to mamy, no niestety, no stoimy. A też nie każdy może wsiąść i jechać. Jest problem z obsadą w ogóle do wyjazdu do akcji, zarówno w Ujcinie, jak i w jeziorach. A jeżeli jeszcze nie będzie kierowcy, no to praktycznie no, w Ujcinie poniekąd można powiedzieć, że kierowca jest na etacie zaraz przy straży, więc on w każdej chwili wychodzi i przez te 8 godzin jest dostępny. A tutaj, jeżeli kogoś nie będzie na miejscu, no to jest umowę zlecenia, czyli dodatek do wynagrodzenia. Akurat kierowca w Ujcinie ma i tak to udało nam się rozwiązać. A tutaj nie wiem, czy byłaby taka możliwość, aby kogoś zatrudnić na umowę zlecenia. Można się nad tym zastanowić, ale popytać, ale nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość, czy ktoś był zainteresowany, żeby być w gotowości, a jednocześnie no, tą umowę zlecenie otrzymać i cały czas czekać na sygnał, może ktoś zadzwoni, może ktoś nie zadzwoni, także no, nie wydaje mi się, bo na pewno większość mieszkańców pracuje gdzieś w zakładach pracy lub są rolnikami, a no, nie zawsze mają możliwość. No, mówię, jedynym rozwiązaniem jest emeryt lub rencista, gdyby jakiś się zdecydował. Pracuję na stanowisku w urzędzie pan Jacek Mądrzyjewski. Bardzo blisko jest straży. No a teraz nie ma nikogo, powiedzmy. Nie wiem, czy są na urlopach, czy są na szkole, nie mam pojęcia. Nie, tak, jest na urlopie. Jest na urlopie Mariusz od miesiąca, a od tamtych tygodni do Mariusz. Teraz też dzisiaj jest na urlopie. To nie oznacza, że gdyby była akcja, że nie będzie kierowca. No i jak przyjdzie kierowca i nie ma chętnych do wyjazdu, to i tak nic z tego, prawda? No czasem może tak się zdarzyć. No, a inne gminy sobie radzą z tym, a to jest 115 tysięcy. To tyle. Proszę się nad tym zastanowić, bo to jest 115 tysięcy. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jest ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Panie Agnieszko, może do mikrofonu by proszę. Agnieszka, podejdź tutaj może. Ja tutaj chciałam rozwiać wątpliwości pani radnej, że straże są nieprzygotowane. Nie zdążyło się, żeby jednostka w Jeziorach Wielkich nie wyjechała do jakiejkolwiek akcji, z tego co wiem, nawet jeżeli byli strażacy zatrudnieni na urlopach. Trzeba też powiedzieć, że zawód strażak to jest służba, a nie tylko zawód przez 8 godzin, ewentualnie zgodnych z umową, ponieważ i w czasie urlopu zdarza się, że także pojadą do wypadku, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jest strażak na urlopie, a sąsiada na przykład dom się pali i on nie pójdzie ratować tego mienia. To sobie w ogóle nie wyobrażam takiej sytuacji, więc to też trzeba mieć na uwadze, że to jest służba, a nie tylko zawód, który się wykonuje w określonych godzinach. Chciałabym też jeszcze powiedzieć, bo zasięgnęłam informacji, jakie dotacje
uzyskała jednostka w Jeziorach Wielkich za 2020 rok. Nie wiem, czy dokładnie tam powiem Państwu, że 15 tysięcy otrzymali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest program, na który trzeba było złożyć konkretny wniosek. 5 tysięcy otrzymali także z Powiatowego Urzędu Pracy za działania covidowe, z systemu KRSG około 18 tysięcy. Obecnie także czekają na rozstrzygnięcie dwóch projektów o wartości 30 tysięcy. Także nie, nikt bezczynnie po prostu nie siedzi i nie czeka, aż mu coś z nieba skapnie, jak tak chciałabym tak się wyrazić. Także nie ma obaw, pani, żeby... Bardzo, że wejdę słowo, podkreśla Pani służba. Służba. Za służbę z reguły się nie płaci. Ale rachunki każdy musi prywatnie płacić. No nie, nie zgodzę się z tym, bo służby mundurowe mają płacone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Jurku. To znaczy, Panie Agnieszku, dziękuję za informację. Jestem wdzięczny właśnie tym paniom czy panom, nie wiem komu, za to, że wchodzą w projekty i starają się te pieniądze zewnętrzne, jak ja zawsze mówię. Jest dużo pieniędzy zewnętrznych, tylko trzeba umieć zapukać gdzie projekt złożyć, opracować. Także chwała im za to. A jeśli chodzi o etaty, no panie wójcie, zresztą pan jest tutaj szefem od Straży Pożarnej. Trudno mi powiedzieć, no skoro jest strażak dostępny 24 godziny na dobę, no mi się wydaje, że te obowiązki swoje wykonują chyba w stopniu dobrym czy bardzo dobrym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał, a więc przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Ten punkt również przerabialiśmy sobie na wspólnym posiedzeniu Komisji i Rady Gminy. Jeśli by ktoś chciał zabrać głos, zadać pytanie, to proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Punkt 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. Jeśli ktoś chce zabrać głos w tym temacie, proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy, posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Jeśli ktoś by chciał jeszcze zabrać głos w tym temacie, proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Raport o stanie gminy. Ten punkt również był przerabiany, a więc na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Jeśli ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Dzień dobry, tutaj chciałbym przywitać Pana Tomasza Latosa, posła na Sejm RP. Proszę bardzo. Państwa radnych, proszę bardzo, zrobimy małą przerwę z tego względu, że pan poseł przyjechał, wręczy nam promesę, więc taki mały przerywnik zrobimy i chciałbym poprosić pana posła o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie państwa, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Przyjechałem rzeczywiście z dobrą wiadomością, bo nie ukrywam, że w czasie rozmów z panem wójtem dowiedziałem się o różnych potrzebach, które państwo tutaj macie. Między innymi
kwestia związana z salą gimnastyczną we wsi Wójcin. Obiecałem wówczas, że zrobię wszystko, aby pomóc Państwu, pomóc przede wszystkim dzieciakom i młodzieży, którzy tam do tej szkoły uczęszczają. I nie ukrywam, że mam wielką satysfakcję, że udało się naszym wspólnym staraniem te środki finansowe pozyskać i chciałbym, aby one jak najlepiej wszystkim Państwu, a przede wszystkim, tak jak powiedziałem, dzieciom i młodzieży, jak najlepiej służyły. Tak więc, Panie Wójcie, ja się naprawdę bardzo cieszę. Macie Państwo bardzo operatywnego wójta. Cieszę się, że przypominał mi Pan o tych różnych sprawach też telefonami. I mam nadzieję, że to Państwu wszystkim pomoże w jeszcze lepszym zarządzaniu gminą. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa. Cieszę się ogromnie jeszcze raz i jeżeli pozwolą Państwo, to ten symboliczny czek przekażę. Bardzo proszę. Nie chciałbym Państwu przeszkadzać, bo macie Państwo dzisiaj ważną sesję, pewnie wiele spraw do omówienia. Ja chwilkę tutaj, jeżeli Państwo pozwolą, jeszcze posłucham, jak Państwo obradują i będę do dalszych obowiązków i działań pędził. Także raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Szanowny Panie Pośle, w imieniu własnym i społeczności gminy Jeziora Wielkie dziękuję Panu Posłowi za osobiste zaangażowanie i aktywny udział w pozyskiwaniu przez gminę Jeziora Wielkie środków finansowych. Pańskie wsparcie przyczynia się do rozwoju naszej gminy. Pragnę wyrazić nadzieję na dalszą kontynuację współpracy. Jednocześnie życzę pomyślności w życiu osobistym i dalszej satysfakcji spełnienia służby poselskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo miło, bardzo dziękuję. Dziękuję Panu Panie pośle, mam nadzieję, że będzie Pan jeszcze wspierał naszą gminę, jeżeli chodzi o rozwój i w przyszłości tych pieniążków będzie płynęło jeszcze więcej do nas. Na pewno będę się starał przypominać o sobie i o nas, tym bardziej, że jedyne możliwości finansowe, które pozwalają nam się rozwijać w takim tempie, uzyskujemy od rządu i dzięki staraniom naszych parlamentarzystów. Także jeszcze raz dziękuję Panie Pośle za wsparcie. Dziękuję bardzo. Tutaj przechodzimy do punktu 14. Dyskusja. Proszę bardzo Pani Halinko, przepraszam, że przerwaliśmy Pani akurat jak Pani zaczynała. Proszę bardzo. Ja też dziękuję, bo akurat te pieniądze z tego, co obiecał Pan Wójt, pójdą do Wójcina, a ja jestem z Wójcina. Mam nadzieję, że to nie są tylko papierowe i również mam nadzieję, że inne gminy też mogą... Przede wszystkim Pani Radna, papierowe mają być. Papierowe, w sensie papierowe. Jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, Pani Agnieszko, w Wójcinie jest grupa nieformalna fitness, do której też należę, no będę się trochę chwaliła. I wspólnie z jednostką OSP w Wójcinie napisaliśmy projekt do starostwa i też uzyskaliśmy pieniążki i będziemy robić imprezę terenowo na sportową, łączenie pokoleń nad jeziorem, na które już wszystkich zapraszam. Będzie to impreza na przełomie
lipca, sierpnia. Wcześniej będą stosowne plakaty. Także jednostka w Łucinie też nie siedzi z założonymi rękami, z tym, że tam akurat wszyscy są, pracują społecznie. To tak. Ja mam pytanie odnośnie rekultywacji wysypiska w Jeziorach Wielkich. Na jakim obecnie poziomie jest to? Bo ja tam byłam 2 tygodnie temu. Według mojego lejka wiedzy tam po prostu jakby dobywało odpadów. Czy może pan Mirek coś na ten temat? Wysypisko w Jeziorach Wielkich, rekultywacja. Znaczy, z tego co mi wiadomo, to firma przygotowała wszystko do przyjmowania odpadów. Wstępną rekultywację przeprowadzono, przesyłano do nas dokumentację zdjęciową z etapu. A teraz informacja, jaką uzyskałem z firmy, firma czeka za zgodą już na przywożenie odpadów tylko do rekultywacji. Tam tak na moje oko jest warstwa, no powiedzmy 2-3 metrowa, jest to wysypisko jest odgrodzone od drogi głównej, od strony lasu, nie? Można sobie tam zajrzeć, no i ja tam sobie zajrzałam. Jest do połowy mniej więcej powierzchni, gruba warstwa takich plastikowych odpadów, gruba na wysokość, no ja nie wiem, no powiedzmy, że 3 metry. To tak dla mnie wyglądało, jakby to były świeże. A rekultywacja to znaczy przywrócić naturze to wysypisko. To znaczy według mojej wiedzy, tak z informacji tutaj firmy... Ja byłam fizycznie. Oni te wszystkie stare odpady, czyli tak jak pan Jarno mówi, plastiki, nie plastiki, to wszystko zostały zwałkowane, bo to było kiedyś w jednej tam kwiecinie. Teraz przygotowując cały ten plac, to wszystko rozdysponowali i przygotowują warstwy pod zasypanie już odpadami obojętnymi, czyli gruzem, ziemią, tego typu odpadami, które tam mają prawie w ramach rekultywacji. Zresztą całe składowisko jest, ma założony monitoring. Monitoring jest podłączony pod możliwość tutaj obserwacji przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Taki jest obecnie wymóg z tego względu, że gdyby dochodziło do podrzucenia jakichś odpadów czy ewentualnie, żeby było powstałe, jak to mówiąc w cudzysłowie, samoistne pożary. Nie widziałam tam monitoringu, fakt, że nie przygotowałam. Są też zamontowane tam po to pół. Jeżeli ktoś by chciał tam nielegalnie coś podrzucić, to może się zdziwić, bo będzie uwieczniony. Pytanie pytałam o nagrania sesji na stronie BIP-owskiej, nie ma, gdy się ukażą, czy link do tych nagrań. Od listopada zdaje się nie ma nic. Dobra, punkt drugi. Odnośnie spółki, kiedy dowiemy się, jak wyglądał rachunek zysku strat za 2020 rok? Bo już ci tym można robić, więc już spółka ma bilans zrobiony. Po prostu chciałabym wiedzieć, czy warto było głosować za utworzeniem tej spółki. Też cisza. Czy... Proszę bardzo, pani sekretarz. Każdy przyjmuje takie wyjaśnienie, bo w niektórych gminach to jest na bieżąco. Jest, przepraszam, jest nagranie sesji, od razu jest wrzucone na stronę BIP-owską i tam można sobie w każdej chwili obejrzeć. W naszej gminie jest tak, że szukasz po internecie i może ci się uda, to znajdziesz. Też tak mieli, jak z
jak by zwał, tak by zwał, dostęp jest troszeczkę utrudniony. Czy na terenie, może nie tak na terenie, czy w jednostkach podległych wójtowi są prowadzone rejestry wyjść prywatnych? A co za tym idzie, czy te wyjścia prywatne są odpracowywane? Dlaczego takie pytanie? Dlatego, że mam informację, że tak nie jest. Ale nie mam tej informacji potwierdzonej. Bo to są pieniądze społeczne, a społeczne pieniądze są 1000 razy ważniejsze niż prywatne. Pani radna, ma pani rację, że społeczne pieniądze być może są, no są 1000 razy ważniejsze, trzeba je dokładnie i szczegółowo rozliczać. Jeżeli chodzi o wyjścia prywatne, z tego co się orientuje, tych wyjść nie ma. To są wyjątkowe sytuacje, ale to kierownicy domyśla się, a ja wiem, że są. Kierownicy jednostek decydują wtedy, jak ta sytuacja ma wyglądać, więc przyznam się szczerze, że nie dopytywałem dokładnie jak to wygląda. Nie miałem nawet informacji, że to jest, odbywa się na jakąś większą skalę. Więc jeśli pani posiada jakieś informacje i, że tak powiem, uprzejmie donosi, to ja bardzo chętnie posłucham. Nie uprzejmie donoszę, tylko mam informację od mieszkańców, że, no jak to powiedzieć, że trwoni się publiczne pieniądze. No bo za nieobecność w pracy wypłaca się. No to jest niezgodnie z prawem, tak? Proszę bardzo, pani sekretarz. A jeśli by można poprosić to o podejście do mikrofonu, bo tutaj, żeby było to nagrane. Pan już mówił, jeżeli chodzi o jednostki podporządkowane, no jest to decyzja kierownika każdej jednostki, ale jeżeli chodzi o urząd, tu czuję się w obowiązku odpowiedzenia. Mamy rejestr wyjść indywidualnych i każde 5 minut, które wychodzimy, mamy po jakimś tam czasie odliczane z urlopu. Ale chciałabym zaznaczyć, że to tak trochę są takiego pewnego rodzaju pomówienia. Bo wiecie państwo, ja mówię z własnego doświadczenia. Tydzień temu byłam na urlopie. Byłam w sklepie, gdzie naprawdę chodzę bardzo rzadko, bo ja nie robię zakupów. Rodzina robi. I słyszę tak. I co? W godzinach pracy na zakupach? Czy ja mam sobie napisać na bluzce, jestem na urlopie z przodu i z tyłu? Ja przepraszam za taką odpowiedź, ale tak to, proszę państwa, wygląda. No nikt nie wie z państwa, z sąsiadów, ze znajomych, czy my jesteśmy na urlopie, czy w pracy. Nie wiem, czy... Oczywiście. Dziękuję. Oczywiście. Jak brzydko mówiąc, w każdej plotce jest trochę prawdy, nie? Pani radna, ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o urząd, to nie ma takiego większego jakiegoś problemu z tym, z tego względu, że ja tego pilnuję. I rzeczywiście, jeżeli pracownika gdzieś widzę w terenie, to na pewno sprawdzam, czy rzeczywiście, no, czy wyszedł służbowo, czy prywatnie sobie w godzinach pracy. I może mi pani wierzyć, że no, ale nie zdarzają się takie sytuacje. Ja panu nie wierzę. Mieliśmy takiego uciążliwego pracownika, ale już nie pracuje, także to się zmieniło na pewno. Pani Halinko, jeszcze coś? Bo tutaj pan Jurek się zgłasza. Dobrze, no to główne pytanie, jeszcze mam dwa, to później. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, panie Jurku. Szanowni państwo, szanowny panie pośle, szanowna pani sekretarz. Robimy wszystko zgodnie z kodeksem pracy. Odnośnie drugiego pytania nie ma tematu. A odnośnie pierwszego, no to jest kwestia dyskusyjna. To porozmawiamy później. Panie pośle, serdecznie dziękujemy za przydział, za udział w sesji. Bardzo mile jesteśmy zaskoczeni, chociaż pan nie jest tutaj z naszego terenu wyborcą. Mamy innego. Jestem stąd. No ale tak, na posła głosujemy w całym województwie. Mamy posła też może innej opcji. No pragnęlibyśmy, żeby więcej panów, posłanek, posłów brało udział tutaj w społeczności naszej gminnej oczywiście. Te 600 tysięcy złotych, no to jest praktycznie konkretny pieniądz. Nie papierowy, może być elektroniczny, ale będzie przekazany. I miejmy nadzieję,
że będzie w szybkim tempie wykorzystany. Także dla tej młodej społeczności, zresztą sytuację na terenie właściwie Rzeczypospolitej pan zna, młodzież ze wsi ucieka. I ta tendencja ucieczki po prostu istnieje u nas. Tej młodzieży coraz mniej jest. Może przez ten mały bonus, jakim będzie ta hala, jedna, która już praktycznie powstaje i druga, która będzie, może ograniczy i to życie kulturalne, życie wiejskie, po prostu mówiąc, jako tako się uaktualni. No, będzie może tendencja taka, że młodzież będzie wracała, bo już wraca. A jeśli można, panie przewodniczący, przed chwilą słuchałem konferencji prasowej ministra zdrowia. Może pan jako lekarz, bo tak medialnie widzę pana tutaj w ekranie telewizora zazwyczaj. Co z pandemią? Czy będą wkrótce jakieś konkretne obluzowania, szczerze mówiąc? Bo już częściowo praktycznie następuje to. Liczba osób zaszczepionych no stosunkowo może nie jest tak wysoka, jaką by sobie my czy państwo życzyli. Ale miejmy nadzieję, że społeczeństwo po prostu przystąpi do tych szczepień. Może coś w tym temacie pan bliżej powie. A jeszcze już więcej nie będę zabierał głosu. Nie wiem, biuro poselskie pan ma tutaj w terenie w Kruszwicy, tak? Najbliżej w Kruszwicy, tak. No, chciałem się ale tutaj też oczywiście w Bydgoszczy, zapraszam serdecznie. No terytorialnie i my jesteśmy miejscami też bliżej nam automatycznie do Kruszwicy. Nie wiem, można było się przez umówić, bo ani ten telefon nie było nic konkretnego. Proszę, mogę? Tak, proszę. Więc zaczynając od ostatniej kwestii, to oczywiście zapraszam serdecznie. Kwestii umówienia się to jednak przez biuro w Bydgoszczy, ponieważ trzeba się umówić telefonicznie. Też no, nie ma co ukrywać, że oczywiście skutek pandemii, różnego rodzaju dyżury, działalność biur była w dużym stopniu ograniczona, zresztą nie tylko mojego. Teraz i w ten sposób przechodzę też do pierwszej części pana pytania. Co z pandemią? Otóż, szanowni państwo, na wszystko wskazuje na to, liczba zachorowań spada. Jak państwo pamiętacie, podobną sytuację obserwowaliśmy rok temu. Teraz dodatkowo jest dużo ozdrowieńców, jest dużo osób zaszczepionych. A więc w moim przekonaniu w ciągu najbliższych kilku tygodni te zachorowania jeszcze spadną. Tak ja zakładam, będzie ich pewnie kilkaset dziennie i będzie można wprowadzić dalsze poluzowania. No jest oczywiście kwestia też uwzględniania, bo Unia Europejska wymyśla te paszporty covidowe. Tutaj no to będą jakieś rozwiązania unijne, ale też pewnie jakąś być może przez przedsiębiorców wykorzystywane na terenie naszego kraju, tego jeszcze nie wiem. No bo faktycznie osoby, które już są zaszczepione, powiem tak, to jest tak, że one oczywiście mogą przenosić wirusa, natomiast są zabezpieczone, może nie w 100%, szacuje się na to 80-parę, 90-parę% przed zachorowaniem. I to w sumie oczywiście ma dać nam odporność populacyjną. I tu dochodzimy do kolejnego elementu. Pytanie, ilu tak naprawdę ostatecznie nas się zaszczepi, bo te osoby, które najbardziej chciały, one albo już są zaszczepione, albo przynajmniej są zapisane. Teraz przypomnę, już nie ma tych ograniczeń rocznikowych. I to jest jakby naszym wspólnym zadaniem, abyśmy namawiali, kto tylko może, aby jednak się zaszczepił. Są oczywiście wyłączenia, są osoby, które tak jak przy innych szczepionkach, przy innych szczepieniach, które są, mają przeciwwskazania do szczepień. Natomiast szacuje się, że gdybyśmy mieli mieć taką pewność że, i spokój, że mamy tą odporność populacyjną, to najlepiej jakby to było powyżej 80% osób zaszczepionych. Co to innym słowem oznacza? No, scenariusz P
pesoptymistyczny jest taki, że będziemy zaszczepieni również w innych krajach i poradzimy sobie w sposób skuteczny z tym wirusem i rzeczywiście wrócimy w jakimś sensie do normalności, choć cały czas niestety musimy mieć świadomość, że ten wirus z nami pozostanie. Natomiast wariant pesymistyczny jest taki, że jeżeli mało z nas się zaszczepi, zaszczepią się na przykład obywatele innych krajów, naszych sąsiadów, to jesienią będzie czwarta fala i inni będą się przyglądać, jak my się znowu zmagamy z koronawirusem. Nikt by z nas tego nie chciał. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy skorzystali z możliwości szczepienia i dobrze się dzieje, że teraz też uruchomiono tą kampanię społeczną z udziałem celebrytów, sportowców, osób znanych, którzy namawiają do szczepienia. Nikt tu nie patrzy ani na poglądy polityczne, bo tam są różne bardzo osoby. Łączy wspólnie jeden cel, jedno przesłanie, żebyśmy się szczepili. Ja byłem w piątek na takiej konferencji w Chełmie, nie mylić z Chełmem, Chełmie aż pod wschodnią granicą, z ministrem Niedzielskim i z prezesem NFZ-u Nowakiem. I tam między innymi już po takiej konferencji, po spotkaniach wizytowaliśmy punkt szczepień. Muszę Państwu powiedzieć, znakomicie zorganizowany, naprawdę świetnie to ktoś przemyślał w hali sportowej. Natomiast tak osób, które przyszły na szczepienie, była garstka. Tam niektóre stanowiska były wolne. I mówił to lekarz, który tym zawiaduje, że w zasadzie, bo też pokazał w lodówce, mają szczepionki, w zasadzie to jest problem w tej chwili, nawet w tamtym terenie, nawet nie podaży szczepionki, tylko chęci społeczeństwa, chęci osób, żeby przyszły się szczepić. Są, to prawda, są jeszcze miejsca, gdzie tych szczepionek jest jeszcze może jest niewystarczająco dużo, ale mam przekonanie, że w najbliższych tygodniach będą kolejne szczepionki spływać, więc my się zderzymy właściwie z problemem tylko i wyłącznie tego, abyśmy przekonali jak najwięcej osób do szczepienia. Cieszę się, że w tej sprawie poza Konfederacją to właściwie wszyscy mówimy jednym głosem. Tutaj jest pełna zgoda. Ja zresztą zaproponowałem i koleżanka, koledzy również z opozycji stwierdzili, że to dobry pomysł. Myślę, że w ciągu najbliższych paru tygodni porozmawiamy w ogóle o szczepieniach, czyli nie tylko o kwestii związanych z szczepieniem przeciwko koronawirusowi, tylko w ogóle o szczepieniach. Myślę, że warto o tym mówić właśnie w parlamencie, aby w ten sposób też budować ten dobry klimat i przekonywać osoby, które nie wiem dlaczego są tak bardzo sceptyczne. No, państwo się spotykacie, ja też się spotykam w różnych sytuacjach, w różnych miejscach z osobami, które nie dowierzają pandemii, że pandemia jest w ogóle, nie wierzą w szczepienia. To przypomnę chociażby, że gdyby nie ten cudowny wynalazek, jeżeli to tak możemy powiedzieć, przed ponad 100 lat, to byśmy się pewnie nie uporali chociażby z czarną ospą. Większość z nas, może z wyjątkiem osób najmłodszych, większość z nas na tej sali ma jeszcze znamie na odszczepienia przeciwko ospie. Kiedyś to była plaga, która zabijała setki tysięcy ludzi. Dzięki szczepieniom sobie z tym poradziliśmy. Więc to jest naprawdę wielkie odkrycie medycyny sprzed, tak jak powiedziałem, ponad 100 lat. To tyle z mojej strony. Jak jestem przy głosie, to jeszcze raz chciałem Państwu życzyć owocnych, dobrych obrad. Jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze też do Państwa przyjadę. Mam nadzieję, że jak będzie tylko taka sposobność, z kolejnymi dobrymi wiadomościami. Wszystkiego dobrego. Panią z Wójcina, poprzez Panią proszę pozdrowić. Chciałem pozdrowić mieszkańców Wójcina. Niech jak najszybciej ta inwestycja u Państwa powstanie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Dziękuję. Zgadzam, jak najszybciej. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc ogłaszam 10 minut przerwy. Nie powiem, że to jest zbyt proszę.
Proszę o zajęcie miejsca. Wznawiamy sesję gminy Jeziora Wielki. Przechodzimy do punktu 15 projektu uchwał. Czy Państwo radni na początku pozwolą, abym czytał tylko tytuły uchwał, a nie całe uchwały? Przyspieszy to nasze obradowanie tutaj. Dziękuję bardzo. Tutaj tak, jeszcze poinformuję, że tak, w uchwale numer 30 przez 164 przez 2020 zmieniającą uchwałę 157 jest błąd pisarski, bo tu Państwo mają 175, a jest 157. Dobrze. Podpunkt pierwszy. Uchwała numer 30 przez 164 przez 2021 zmieniająca uchwałę numer 29 przez 157 przez 2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, jeden jest przeciwny. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt drugi. Uchwała numer 30 przez 165 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Proszę bardzo, głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Podpunkt trzeci. Uchwała numer 30 przez 166 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Panie Przewodniczący, mogę na ten? Proszę bardzo, Pani Halino. Ja w tej uchwale, przepraszam bardzo, jest sprawa postowa. Czy mam pytanie do Pana Wójta, bo ja otrzymałam od Pani skarbnik, w ogóle no jej bardzo dziękuję, bo ja podziwiam zawsze księgowych. Bardzo Pani ją dziękuję za przygotowany materiał. Odnośnie Włostowa, wcześniej była taka mowa, czy pogłoski, czy mowa, że powiat chciałby, by na bazie Włostowa wybudować, czy zmienić ten budynek na Dom Pomocy Społecznej. Zdaje się, że w marcu po sesji Pan mówił, że jest Pan umówiony ze starostą w tej sprawie. Bo ja przyznaję, że jestem za, by powstało tam niekoniecznie Dom Pomocy, by powstał jakiś zakład, bo za zakładem idą ludzie i za zakładem idą też i podatki. I uważam, że to lepsze będzie niż przekształcenie tego budynku na budynki mieszkalne, które niekoniecznie tak no, od razu na pniu się sprzedadzą, tak podobnie jak działki i budowlane. Więc powtórzę jeszcze pytanie. Jeśli może nam Pan powiedzieć, na jakim etapie były te rozmowy z Panem Starostą w sprawie przejęcia czy jakiegoś współudziału tego budynku we Włostowie. Przepraszam. Pani Halino, czy Pan Wójt by mógł odpowiedzieć to w punkcie 16, bo on już mówił tutaj na wspólnej komisji Rady Gminy. A tutaj myślę, że głosowanie. Albo za. Dobrze, ale to, dobrze, Pani ale Pani. To właśnie było na komisji już mówione. Pan Wójt już tłumaczył ten temat i. Nie, nie, ja jestem na każdej sesji każdej gminy oprócz dwóch i nie słyszałam informacji, by Pan nam przekazał, jakie ustalenia z Panem Starostą. To Panie Wójcie, proszę, ale szybko. Pani Radna, mówiłem ostatnio na komisjach o tej właśnie sprawie. No generalnie pomysł nie będzie realizowany. Także układ nie będzie realizowany. Dlatego, że to jest Pana zdanie, czy starostwa, czy radna? Starostwa. Rozmawiałem ze starostą i z niektórymi członkami też Rady Powiatu i generalnie no nie są zainteresowani, jeżeli chodzi o budowanie z tego względu, że po pierwsze nie mają środków, bo to też są nakłady i to nie małe. I na dzień dzisiejszy no, nie są zainteresowani. Mam troszeczkę inne informacje, co prawda nie od starosty. No ale no dobra. Na dzień dzisiejszy.
Ja po prostu, no, stwierdzenie padło, nie ma pieniędzy na to. Dobrze, to przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, 1 jest przeciw, 2 się wstrzymuje. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt 4. Uchwała nr 30/167/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Proszę bardzo, proszę Państwa, głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 30/168/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 6. Uchwała nr 30/169/2021 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiedzkiego Parku Krajobrazowego. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 7. Uchwała nr 30/170/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Punkt 8. Uchwała nr 30/171/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 9. Uchwała nr 30/172/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji sytuacja pandemiczna stwarza nowe okoliczności i wyzwania związane z jakością usług interesantów w urzędach. Krótka przerwa techniczna jest właśnie, bo program się zawiesił. Prądu nie ma? Prąd jest.
Państwo radnych, proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały z 13 radnych uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 16. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, pani Halino. Ja mam, powiedzmy, pretensje i do siebie, i do pana, bo na komisji wcześniej prosiliśmy, przynajmniej ja i pani Barczak, prosiliśmy, no chyba panią Gronika, żeby zmieniła uchwałę z 2015 roku, by nie było tych usprawiedliwień nieobecności na sesji. Pani Grażyna przygotowała i ja uważam, że powinniśmy podyskutować ewentualnie nad wysokością tych obcięć za nieobecność, bo dieta to nie jest ryczałt. Nie jest na takiej zasadzie, czy się stoi, czy się leży. Jeśli kogoś nie ma, to po prostu go nie ma, nie otrzymuje zwrotu kosztów, bo to nie jest wynagrodzenie. I to, że pan zaproponował, czy zapytał, kto jest za tym, aby stawiać tą uchwałę, uważam, że za niewłaściwe, bo ta uchwała powinna być głosowana i za albo przeciw, bo to tak wygląda, jakby, muszę mówić, jakbyś nam zależało na kasie, co nie jest prawdą. Przynajmniej no, nie wszystkim zależy, bo ja byłam za tym, aby za nieobecność nie otrzymać żadnej rekompensaty. To tyle, dobra? Nie, jak już jestem, bo potem. Nie chciałam dopytywać pani Grażynko, kiedy taka bliższa obietnica, kiedy będą te nagrania na sesji? No, jesteśmy w trakcie wypracowywania umowy. No. No może to trwać tydzień, może dwa. No nie ukrywam, że to, co nam proponuje finansowo firma, jest naprawdę bardzo dużo. I dlatego, że się tak wyciągał, że próbujemy się tego wydać, no jak... Że zmięknie. To ja się nie rzucę. I dlatego to trochę tak, bo jak myślę, to powiedzieć, dobra, na pierwszym spotkaniu zgadzamy się z państwa propozycją, to już byśmy mieli jak gdyby sprawę załatwioną. A nie można chociaż w takiej wersji, która jest, to będzie jakieś przegięcie? My podpisujemy nową umowę. Dlatego jest ten problem. Bo gminy, które po prostu mają jeszcze na przykład, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące, no to jeszcze mają ten czas. Nam się kończy umowa i musimy podpisać nową umowę. Więc w tej nowej podpisanej umowie musimy uwzględnić to wszystko, co wynika z ustawy o dostosowaniu. Więc muszą być tam napisy. I wierzcie mi, że tak jak już żeśmy zeszli z podawania komisji do BIP-u, że każdy z państwa radnych może sobie przyjść i otworzyć. Są naprawdę bardzo duże pieniądze i no, trzeba się zastanowić, czy jest to warto. Nagranie komisji są w każdej chwili w urzędzie do odczytania. Nie ma żadnego problemu, ale jeżeli państwo zdecydujecie, że nie będziemy na tym oszczędzali, no to wrzucimy komisję tak samo, nie? Ale po prostu nie możemy już podpisać teraz umowy bez uwzględnienia tej dostępności. Czyli będą napisy pod wszystkim, pod całą treścią. Do przyszłej sesji. No nie wiem, czy się to uda. Myślę, że się uda. Która będzie w przyszłym miesiącu. O nie, jak nie sesja za 7 dni, to się nie uda. No, powiedzmy za. Ale co jeszcze pamiętam. Czy ja mogę i się ustosunkować do tej uchwały. No wiecie państwo, no rozmawialiśmy na komisjach, tak. Żeście państwo powiedzieli, że w takiej sytuacji zostawiamy tak jak było, więc dzisiaj żeśmy tej uchwały nie stawiali, ale ja obiecałam państwu, że przedstawię mniej więcej, jakie są potrącenia. No więc, jeśli państwa to interesuje, gmina Szczelno 39,50%. Co tu jest następne? No to chodzi o nas, nie o gminę. Gmina Dąbrowa
20%, 33%. Więc wiecie Państwo, no nie ma też najmniejszego sensu, żebyśmy podejmowali uchwałę i przesyłali ją do nadzoru prawnego, jak z góry będziemy wiedzieli, że jeśli nie zrobimy tych 10,5%, więc ona zostanie, no brzydko mówiąc, uchwalona, nie? Będziemy, no musi taki zapis być. Mecenas stoi na takim stanowisku, że musi być, że jest to jakiś rodzaj pokazania, że ktoś nie był z Państwa radnych, czy na sesji, czy na komisji. No ale ja tu nie widzę. No chyba, że Państwo chcecie, uchwała jest przygotowana, nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli chcecie, żebyśmy na następnej sesji ją postawili, ale uważam, że Wy Państwo radni odpowiadacie za spełnianie swojego mandatu tylko i wyłącznie przed wyborcami, więc nie musicie Państwo usprawiedliwiać, nie powinniście. Ale jeśli zostawimy ten zapis, który jest, no to wtedy musicie. A jak ktoś uważa, że nie, no po prostu nie usprawiedliwi się i nie będziemy zapłacani. No cały czas żyliśmy. Dobrze, pani Halino, jeszcze coś? Tak, jeszcze mam pytanie takie do pana burta. Czy brał pan czynny udział w bójce, w tej słynnej bójce w Woli Koruszkowej Wielką Sobotę? Pani radna, to jest moja prywatna sprawa. Pan jest wójtem, mówi co. I moje osobiste życie nie powinno mieć żadnego wpływu na moją pracę i nie ma, więc nie muszę się z tego nikomu spowiadać. Więc no, nie odpowiem pani na to pytanie. Myślę, że pani zasięgnie informacji, będzie miała lepsze informacje, lepszą wiedzę i większą na ten temat, bardziej obszerną niż ja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Jurku, proszę bardzo. Szanowni Państwo, nie wracajmy do tych diet. Mamy ustalony statut z gminy i w statucie wszystko jest zaznaczone i to nie ma sensu w ogóle wracać. Zresztą nie bronię tutaj nikogo, ale na ostatniej komisji jasno było powiedziane. Uchwały Państwo nie przygotowują i tematu nie ma. Ja mam pytanie tutaj do pana wójta. Przed chwilą tutaj obietnica pana posła. Jak mówiłem, mile zaskoczony jestem tą promesą. Miejmy nadzieję, że te pieniądze są czy będą, panie skarbnik? Są na koncie. Tylko prosiłbym o tak spięcie się trochę. Nie jak z tą halą, co teraz budujemy, czy mamy zamiar budować, bo nie budujemy na dzień dzisiejszy jeszcze. I po prostu ten obiekt, żeby tak po prostu powstał. Wykorzystać te pieniądze, nie zamrażać, bo pieniądz obecnie nie traci na wartości. Materiały idą no, diametralnie w górę budowlane, już nie mówiąc o stali i pochodnych. Tak, panie Osowski? Zgodzi pan się ze mną? A co do obecnej hali w Jeziorach Wielkich, jak tam sprawa się przedstawia na dzień dzisiejszy? Panie radny, jeżeli chodzi o spinanie, tak jak pan mówi, to niech pan mi wierzy, że jestem spięty cały czas. Więc staram się naprawdę jak mogę. To są no, niezależne ode mnie jakieś wydarzenia mają miejsce i z przyczyn też ode mnie niezależnych. No ta hala nie powstaje. Ja robię co mogę. Pieniądze, mieliśmy ten rok opóźnienia. Udało się dodatkowe pozyskać 1,8 mln jeszcze na tą skalę. Też jest jakimś plusem, czyli to świadczy o tym, że nie byłem bierny i nie czekałem tylko na rozwój sytuacji, tylko jeszcze dodatkowe pieniądze pozyskiwałem, wykorzystując tą chwilę przerwy w realizacji tego zadania. Robimy co możemy, ale po raz kolejny powtarzam i myślę, że Państwo też w większości przynajmniej się ze mną zgodzicie, że nieważne jest czas, nieważne są koszty, najważniejsze, żeby to było wybudowane prawidłowo i bezpiecznie, bo nie tylko ja podejrzewam, że gdyby coś się wydarzyło, to Państwo byście mnie obwiniali. Ale tak samo poniekąd bierzecie Państwo czynny udział w realizacji tego zadania, bo też byliście w większości przynajmniej za budową tej hali, więc no nie, ja robię wszystko. Nie chcę na nikogo to zrzucać odpowiedzialności, ale uważam, że to, co się dzieje w tej sytuacji akurat i w tym momencie, to jest jak najbardziej dobre i prawidłowe z tego względu, jeżeli chodzi chociażby o bezpieczeństwo tej hali,
bo ja mówię, że nawet możemy dołożyć milion czy dwa, ale ja chcę spokojnie spać. Ja chcę spokojnie spać, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że ja mam jakąś wiedzę na ten temat, że mogłoby się coś zawalić, mogłoby coś się stać i ja będę spokojnie spał i myślał każdego dnia o tym, co tutaj się może wydarzyć. I tak by pewnie było, bo ja dołożę wszelkich starań i dokładam, niech pan mi wierzy, panie radny, że dokładam wszelkie starań, aby to było wybudowane jak najwcześniej, jak najszybciej, a przede wszystkim jak najbezpieczniej. To jest dla mnie najważniejsze, bo jeżeli mam taką wiedzę, że coś mogłoby się stać, to ja sobie tego nie wyobrażam, że spokojnie będę spał i czekał na rozwój sytuacji, że coś może się kiedyś zawali. Ja sobie nawet tego nie wyobrażam, bo podejrzewam, że cała odpowiedzialność spadłaby na mnie, chociaż ja w tej sytuacji jestem osobą, w żadnym razie i w żadnym wypadku uważam, że no nie jestem osobą odpowiedzialną za budowanie tej hali, bo projektant jest, który zaprojektował to, wykonawca, który wykona, no ale i tak cała odpowiedzialność spadnie na mnie, więc przynajmniej teoretycznie, więc dokładam wszelkich starań, robię wszystko, co mogę, aby ta hala została wybudowana jak najwcześniej i prawidłowo. No, jeżeli chodzi o Wójcin, no może się zdarzyć, że Wójcin powstanie wcześniej niż jeziora. No, oby tak się stało, że zdążymy wybudować jedną i drugą halę w tym roku czy w przyszłym roku i zakończyć te dwie inwestycje, ale może tak się zdarzyć, że Wójcin powstanie wcześniej, no bo to jest też mniejsza inwestycja, mniejszy nakład. Oczywiście przy państwa przychylności, no, jestem już po wstępnych rozmowach, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Być może to dofinansowanie otrzymamy w kwocie 50%. Jeżeli otrzymamy to dofinansowanie, no to będziemy wtedy myśleć, czy zaciągamy kredyt. Myślę, że najsensowniejszym rozwiązaniem będzie zaciągnięcie kredytu na halę i na salę. I będziemy to spłacać sobie spokojnie już i budować. Jak najwięcej budować, póki są pieniądze jeszcze. A być może jakieś środki jeszcze uda się pozyskać z zewnątrz. Nie wiem, nie mogę państwu tego obiecać i nie mam takiej wiedzy, czy uda się, czy nie. No, robię co mogę, niech państwo wierzą, że nie siedzę i nie czekam, aż ktoś do mnie zadzwoni i zaproponuje pieniądze, tylko cały czas gdzieś dzwonię, ubiegam się o te środki wszędzie, gdzie tylko mam jakieś możliwości. Ale też no, musicie państwo mieć świadomość, że nie tylko ja buduję halę, nie tylko ja potrzebuję pieniędzy na drogę, na salę i tak dalej. Są też inne gminy, które też chcą budować, a że tak powiem, nawet ze strony naszych lokalnych posłów nie mamy wsparcia, tylko krytykę jeszcze tego, że otrzymujemy pieniądze, więc oglądałem program telewizyjny, gdzie nasz lokalny poseł krytykował wprost akurat to, że otrzymaliśmy dofinansowanie te 4 300 000 na halę sportową, więc nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle na miejscu tej osoby, to bym się nawet nie chciał pokazać już na terenie gminy Jeziora Wielkie, a to jest nasz lokalny poseł, więc zamiast cieszyć się jeszcze, zabiegać te pieniądze, dziękować, to krytykował. To dla mnie jest w ogóle niepojęte. Dla mnie jest niepojęte, no ale trudno. Tak się dzieje, więc robię co mogę, mamy jakieś tam możliwości pozyskiwania tych pieniędzy, więc wykorzystuję każdą furtkę, naprawdę niech pan wierzy, że każdą furtkę, gdzie tylko pojawią się możliwości jakieś wyrwania jakiejś kwoty pieniędzy, to od razu ja tam jestem, także. W stosunku do dokumentacji zlecona została już ekspertyza? Audyt. Na dołożenie tych kali tam. No to właśnie ten opisy nowe o sesji jak o zmianie budżetu. Tak, o pieniądze musimy na to zabezpieczyć. No troszkę się to przeciągnie w czasie. Ja też rozumiem wykonawcę, bo to jest duża firma budowlana, która czeka od lutego na dalszy postęp, jeżeli chodzi o wykonanie tej dokumentacji wykonawczej. No, nie wiemy, jak to się wszystko rozstrzygnie, ale firma, która wykonywała ten projekt zamienny, no troszeczkę nie w porządku się zachowuje. Nie mamy też na to wpływu większego. No. Niestety. A być może właśnie tak musiało być, że to wszystko spowoduje, że w końcu wybudujemy tą halę, będzie bezpieczna i będziemy się z tego wszyscy cieszyć i spokojnie spać, nie będziemy się przejmować tym, co się dalej wydarzy, czy
czy to postoi, czy nie postoi. No mamy warunki, jakie mamy i naprawdę warunki, jeżeli chodzi o grunt, to jak rozmawiamy z różnymi budowlancami, to nawet tutaj, jeżeli chodzi o specjalistów w tej dziedzinie, tutaj inspektor nadzoru i tak dalej, to rzadko spotykane, żeby taki grunt był, że taki niestabilny, że 3 metry dalej z 12 metrów robi się zapaść 16 metrów od razu. Także no, ten grunt jest jaki jest. Aczkolwiek tutaj pan, firma, która wygrała przetarg, wykonała kolejne odwierty. W zeszłym tygodniu, tak panie Mirku, to było? Wykonała kolejne jeszcze odwierty, aby się utwierdzić w przekonaniu, że rzeczywiście to co oni proponują, czyli ten projekt tego posadowienia będzie właściwy, więc myślę, że już jest bliżej jak dalej, aczkolwiek wykonawca się niecierpliwi, bo też no, jemu zależy na zysku i na pracy przede wszystkim mu zależy, bo ma osoby zatrudnia i też jest w jakiś sposób zblokowany, więc no, też nie wie co zrobić, zastanawia się nad tym, ale widzę, że chciałby tą halę tutaj wybudować, w sensie, że chciałby nas pomóc w wybudowaniu tej hali, żeby to było prawidłowo i też dokłada wszelkich starań, przynajmniej z tego, co obserwuję, aby rzeczywiście to było tak spięte do końca i wybudowane bezpiecznie i jak najszybciej też, nie? Aby zakończyć tą budowę jak najwcześniej, jemu też na tym zależy. Nie ukrywam, drodzy Państwo, że no na pewno jakieś koszty wzrosną. Kwestia tego teraz, jaka kwota to będzie, tego jeszcze nie wiem, nie wiemy tego, ale no już generalnie myślałem o tym, żeby z Państwem porozmawiać wstępnie na temat tej kwoty, bo wstępnie jakąś kwotę mam, ale to jest tylko kwota, okazała się palowania i dodatkowego projektu, a jeżeli chodzi o same koszty, które wzrosną, jeżeli chodzi o wybudowanie, to jeszcze nie mam takiej wiedzy, więc jeżeli będę miał jakąś wiedzę większą, to już na pewno się spotkamy, będzie posiedzenie jakiejś komisji zwołane, aby Państwo podjęli decyzję, co robimy dalej. No nie ukrywam, że będziemy musieli zaciągnąć kredyt i no, tych pieniędzy, 6 milionów na pewno nam nie wystarczy na to. Dobrze, czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Czy mógłby powiedzieć, na jakim etapie jest sprawa przy jeziorze, bo my wysłaliśmy do wojewody, wojewoda opiniuje i miesiąc, wysyła, tak? Do ministerstwa. I my potem czekamy rok, czy jak? No, tu różnie, może nawet to potrwać 2 lata, bo to też będą zbierane dokumenty, też będą opinie, będą, no, szereg tych jeszcze różnych musi być przeprowadzonych procedur. No zobaczymy, no. Nikt nie potrafi nam odpowiedzieć na to. Nie ma czasokresu jakiegoś? Nigdzie? Na pewno jest już przesłany do warsztatu, bo wojewoda już przesłał z opinią pozytywną, a teraz musimy czekać, czy będą nam wzywali. Jakieś konsultacje, coś? Uzupełnienie dokumentów, tak dalej, tak dalej. Czy gmina Strzeno się zgodzi nieodpłatnie i tak dalej, co my możemy zaproponować, co oni by chcieli. To pewnie będzie trwało jeszcze, te negocjacje potrwają jeszcze pewnie, te rozmowy. Bo też no, to nie jest taka prosta sprawa. No, też muszą dopilnować wszystkiego, aby później ktoś nie próbował odkręcić tej sytuacji, no bo to też będzie miało, musimy wszystko zapięte, bo wiadomo, że jeżeli jakiś błąd się wykaże, no to można całą procedurę anulować i więc podejrzewam, że ministerstwo też troszeczkę czasu na to potrzebuje. No zobaczymy. Zrobiliśmy co mogliśmy, zrobiliśmy wszystko praktycznie już, a teraz to już nie od nas zależy, tak poniekąd przynajmniej. I jeszcze mam pytanie, czy coś słychać odnośnie dofinansowania tych gmin popegeerowskich, tych 5 milionów? Bo tam ja wyczytałam, przepraszam, wczoraj, że rozstrzygnięcie miało być do połowy maja, bo wzrosło tam ilość pieniędzy, ministerstwo dało więcej. Do połowy maja miały być rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o miejscowości popegeerowskie, nie mamy żadnych oficjalnych informacji, czyli w sensie żadnego pisma nie otrzymaliśmy, ani większej wiedzy nie mamy na temat tego, jakie to będą pieniądze. No, złożyliśmy, panie Mirku, wniosek na 5 milionów, tak? Maksymalnie złożyliśmy wniosek na kanalizację. Tak, stację uzdatnienia wody w Kuśnierzu i kanalizację. Budowa kanalizacji Kościeżki Jeziora. No, wiadomo, że czeka nas w przyszłości, niedalekiej przyszłości, remont siemionek i chciałem to oczyszczalnię zlikwidować i całą kanalizację przyłączyć do przyjeżdżera z tego względu, że przyjeżdżera jest spokojnie w stanie jeszcze przyjąć te ścieki.
Także no, będziemy mieli wtedy jedno oczyszczanie, to i oszczędności energetyczne będą i tak dalej, więc... Ale no, zobaczymy. Nie wiem, na razie nie mam żadnej wiedzy, żadnej decyzji nie otrzymaliśmy, jeżeli chodzi o te pieniądze. Ja wiem, że już mieszkańcy tu niektórych miejscowości węgrowskich już się upominają o te pieniądze, ale no to też musi być na konkretny cel. To nie może być tak, że też można z tego robić drogi, ale przede wszystkim uważam, że najważniejsze to jest dla nas wybudowa tej kanalizacji. Jeżeli byśmy uzyskali te pieniądze, te środki, no to w każdym razie rozmawiam też o tych pieniądzach, aby pozyskać jakieś środki na budowę budowę kanalizacji. No bo nie chciałbym wchodzić w modernizację tych stacji oczyszczalni w Siemionkach z tego względu, że bo tam nie wiem, czy by to się zamknęło w 10 milionach, bo tam i reaktory trzeba budować i modernizować wszystko, to nie jest takie proste i podejrzewam, że z czasem taka oczyszczalnia, powiedzmy też gwarancja, nie wiem, jest na 5 lat, a po jakichś 20 latach następne trzeba będzie znów modernizować, więc nawet nie chciałbym tej modernizacji przeprowadzać, tylko przyłączyć do jednej oczyszczalni i wtedy ewentualnie modernizować jedną oczyszczalnię, tym bardziej, że ta oczyszczalnia przy Rzeżu jest stawowa i tam praktycznie modernizacja to no niewielkie nakłady, niewielkim nakładem można zmodernizować i powymieniać dużo urządzeń, no na pewno kilkukrotnie mniejszym niż w Siemionkach, więc... No i koszt oczyszczenia ścieków jest... Tak, najtańszy, bo to praktycznie no, niewielkim napowietrzaniem, przy niewielkim nakładzie środków, czyli napowietrzaniem już jest do oczyszczania przeprowadzone, jest woda przepływa do zestawu, do stawu jest oczyszczona, więc to jest na pewno, wydaje mi się, skuteczniejsza metoda i prostsza metoda, tańsza metoda oczyszczania ścieków, więc... Z wypowiedzi panu usłyszałem, stacja uzdatniania wody w Kuśnierzu? Tak, tak. Też chcemy tą stację zmodernizować z tego względu, że te urządzenia tam już są naprawdę no, zniszczone już, pozapychane rury kamieniem i tak dalej. Tam już przepływ, nawet jak raz była awaria i pojechałem zobaczyć nawet jak to wygląda, to niech Państwo wierzą, że z takiej rury 50 to został taki przepływ jak wkład od długopisu, więc to nie może funkcjonować, bo pompy pracują się, paliwy, pompy i tak dalej, to wszystko nie może funkcjonować, wszystko trzeba wymieniać. Także też złożyliśmy właśnie wniosek na modernizację tej stacji uzdatniania wody w Kuśnierzu. No i będziemy budować, jak wszystko dobrze pójdzie, tę stację w Golejewie. Też będziemy przyłączać, żeby ten teren nagoplanski nie czuł się pokrzywdzony, że nie dbamy też o ten teren, a jeżeli otrzymaliśmy pieniądze, będziemy budować to nową stację, która będzie mogła zasilać praktycznie całą gminę, jeżeli będzie taka sytuacja, że która stację odłączymy, to będzie mogła zasilać Golejewo całą gminę, więc myślę, że jakoś powoli realizujemy te nasze zadania. Proszę bardzo, pani Aniu. A chciałam zapytać, jeżeli chodzi o kanalizację, czy miejscowości Budy, Radunek, Żubiny, Proszycka też byłyby podłączone do kanalizacji? Bo ten nasz wiertel tam to jest taki pomijany. Ja wiem, pani Elu, no tutaj też mamy, jeżeli chodzi o kanalizację, Wola Koruszkowa nie jest kanalizowana, Siedlimo, Wolny Nartowo nie jest kanalizowane, też Berlinek nie jest kanalizowany. Też jest tych miejscowości sporo tutaj i nawet większych miejscowości bym powiedział, ale budowa takiej kanalizacji, wie pani co, nawet sobie nie chcę wyobrazić, jakie to koszty będą, więc na dzień dzisiejszy chciałbym tylko takim moim życzeniem pobożnym jest, aby w najbliższych latach przyłączyć to Siemionki przełączyć tą stację oczyszczalnie ścieków, zlikwidować w Siemionkach i przełączyć tą kanalizację do Przyjezierza. Jeżeli to nam się uda zrobić, to już jest naprawdę dużo. A kolejne miejscowości, powiem tak, pani radna, no jeżeli nie będzie nas stać na wybudowanie kanalizacji, to pewnie ogłosimy jakiś program na oczyszczalnie przydomowe. I to też jest jakieś rozwiązanie dla mieszkańców naszej gminy i myślę, że wiele osób z tego skorzysta. To jest na pewno tańsze, dla nas będzie na pewno tańsze. I no i też każdy praktycznie będzie mógł sobie wybudować taką przydomową oczyszczalnię. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ale to nas chyba, to nie wiem, czy my doczekamy tego także w tej kadencji. Dobrze, dziękuję. Punkt 17 mamy z automatu zrealizowany, a więc przechodzimy do punktu 18, zakończenie. A więc zamykam 30. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie. Dziękuję.